Ciao tutti, witam wszystkich serdecznie na kanale. Jeżeli jesteście nowi, to przedstawię się. Jestem Klaudia i prowadzę kanał o Włoszech, o moim życiu we Włoszech. Dzisiaj zapraszam Was do wspaniałego, bardzo wyjątkowego dla nas miejsca. Jesteśmy znowu w Apulii, tym razem w miasteczku rodzinnym Andrea w Monte Sant'Angelo. Miasteczko położone jest na półwyspie Gargano i jest przepiękne. Także dzisiaj, jak zwykle, pokażę Wam dużo jedzenia, dużo pięknych miejsc i... No tyle, zapraszam. Jak każde szanujący się włoskie miasteczko, jest tutaj oczywiście też zamek. Taki oto widok rozciąga się spod zamku. Na piękne lasy Gargano i lasy Umbrii. Monte Sant'Angelo to jest w ogóle jedyne miejsce w Apulii, które ma aż dwa zabytki, które są na liście UNESCO i to jest właśnie ta Foresta Umbra, stara część lasu i to jest też bazylika, bo mamy tutaj przepiękny kościół, bazylikę, która jest w naturalnej skale. I pracują tam, jako ciekawostka Wam powiem, pracują tam Polacy, księża z Polski. I są tutaj znani w całym miasteczku właśnie księża z Polski. Jesteśmy właśnie w najstarszej dzielnicy Monte Sant'Angelo, czyli tak zwanym Junno, tak się nazywa. Matteo wytłumaczy Wam dlaczego. I jest śliczne, całe białe, jak widać, białe kamienne domki i piękny widok zewsząd, na przykład jak ten, który się rozciąga przede mną. Białe, piękne, kamienne domki. Che salgo no fino al medioevo, no Andrea? No i tak się właśnie przechadzamy uliczkami Junno. I może Wam trochę opowiem o miasteczku. Andrea, quante persone ci stanno a monte? Hmm? 12.000, ok. 12 tysięcy mieszkańców ma to miasteczko, ale w lato ta liczba się podwaja, bo wracają do miasteczka wszyscy studenci, do domów rodzinnych i jest poza tym dużo turystów. Poza tym jest to miasteczko pełne schodów, są wszędzie schody, więc wszyscy tutaj mają bardzo silne nogi. Po prostu są schody w dół i w górę, w dół i w górę. No, jak widać za mną w sumie. Tyle, że po tych wszystkich schodach czeka nas nie lada nagroda, bo dzisiaj na kolację jest kolejne panzerotto. Panzerotto już znacie z vlogu o Masyrii, też z Apulii, bo to jest tutaj przecież regionalna potrawa. Ale to jednak panzerotto z Monte Sant'Angelo skradło moje serce. Był to też jakby jeden z pierwszych posiłków, które zjadłam podczas pierwszego mojego pobytu ogólnie we Włoszech. No i tutaj mają naprawdę niezwykłą małą pizzerię, która nazywa się 67 i jest mega sławna. Przyjeżdżają do niej ludzie w ogóle z pobliskich miasteczek, z pobliskich wiosek, nawet z daleka, żeby skosztować ich sławetnego panzerotto. Także dzisiaj na kolację właśnie to jest w menu, musimy iść, stanąć w kolejkę, bo panzerotto, znaczy miejsce z panzerotto otwiera się o 7 i podobno ostatnio trudno jest je dostać i trzeba czekać bardzo długo w kolejce. No a ja bez panzerotto, mojego tradycyjnego, zawsze jak tu jestem je jem, więc bez niego nie mogę wyjechać. Jak widać do panzerotto już jest wielka kolejka, ale chyba damy radę. Właściciel jest znany z tego, że nie przygotowuje się za bardzo na możliwość zrobienia większej ilości panzerotti. Zawsze jest ta sama liczba codziennie i zawsze dla kogoś zabraknie na końcu kolejki. Taki już ma styl biznesu. Po odczekaniu 45 minut. Ta-da! Skarb narodowy Włoch. Jeszcze nie doszłam do nadzienia, ale w środku tym razem jest też szynka, nie tylko pomidory i mozzarella. Pyszne, smażone, chrupiutkie. Środek panzerotto jest jak lawa. Wpadajcie do Monte Sant'Angelo, a umrzecie ze szczęścia.
Ciao Pasquale, już znacie Pasquale z ostatniego vloga, znaczy nie z ostatniego, ale z vloga z Apulii, z Masserii, prawda? Dove andiamo? Andiamo a Peschici. Dzisiaj jedziemy do Peschici, do miasteczka położonego nad samym morzem, więc będzie też plażowanie i zwiedzanie miasteczka. Jesteśmy, jak widać, na pięknej, skalistej plaży, która nazywa się plaża Zajana, Spiaggia Zajana. Ta plaża właśnie znajduje się zaraz obok tego miasteczka, które będziemy później zwiedzać, miasteczka Peschici. Wszystkie te miejsca, też Monte Sant'Angelo, znajdują się w Gargano, na półwyspie Gargano, czyli na północy Apulii. I to jest naprawdę bardzo, bardzo piękny region, ogólnie cała Apulia jest przepiękna. Tutaj w Gargano akurat jest taki park krajobrazowy, czy park narodowy, który nazywa się też Gargano i jest mega malowniczy i na przykład tutaj prowadzi taka bardzo, bardzo do Peschici, znaczy i do tej plaży prowadzi taka bardzo kręta droga przez lasy i jakby z widokiem na morze. Jest piękna, malownicza i zielona, ale trzeba mieć bardzo mocny żołądek, żeby ją przebyć. Ja byłam już naprawdę, kryzys przechodziłam w pewnym momencie, bo 1,5 godziny od Monte Sant'Angelo nam zajęło przyjechanie tutaj samochodem. No ale teraz jesteśmy tutaj, jak widać, na tej pięknej plaży okrążonej skałami. Jedyne ombrelloni, które jeszcze były dostępne, czyli te parasole, które można wykupić na plaży strzeżonej, to były parasole VIP, które chodzą po 50 euro za dzień, za wynajęcie parasola i dwóch leżaków. No i wzięliśmy go dlatego, że potrzebujemy trochę cienia po prostu. Zużyliśmy się po 10 euro, jest nas 5, więc aż tak źle nie wyszło. A poza tym do pakietu dołączona jest butelka Prosecco, czyli takiego szampana, powiedzmy, włoskiego. Więc możemy od razu opić moje urodziny, bo dzisiaj mam urodziny. Także myślę, że idealny dzień i idealny ombrellone VIP na okazję. Wyszliśmy już z plaży i idziemy na zwiedzanie Peschici, miasteczka Peschici, jednego z wielu pięknych miasteczek, które można zwiedzić tutaj w Gargano. Spójrzcie, jaki jest za mną widok na morze, coś pięknego. Aczkolwiek ta plaża, czy to jest ta plaża? Nie, to nie jest ta plaża, obok. Nie była chyba aż tak warta wydania 50 euro, dlatego że woda była strasznie mętna i pełna glonów, ale to dlatego, że nie trafiliśmy po prostu w dzień, bo po prostu jest bardzo wzburzone morze dzisiaj. Gdyby nie to, to może woda byłaby przezroczysta i ładna i byłoby lepiej. A tak to się nawet niektórzy nie wykąpali, tylko ja. Di qualcosa di bello in Montanaro. Un saluto a tutti quanti. Jak mówią w swoim dialekcie, czyli w Montanaro, czyli właśnie dialekcie z Monte Sant'Angelo, bo tutaj każde miasteczko, tak jak kiedyś może już wspominałam, ma swój własny dialekt. Jeżeli mówią w nim, to nie rozumiem kompletnie nic, jakieś pojedyncze słówka i to była tylko namiastka, malutka namiastka tego, jak ten akcent brzmi, jak ten dialekt brzmi. Szczególnie na południu Włoch wszystkie domy, jak można zauważyć, są białe. A dlaczego? Dostałam właśnie dobre wytłumaczenie. Dlaczego są białe? Dlatego, żeby odbijać światło słoneczne i żeby utrzymać domy w niższej temperaturze. Bardzo logiczne, bardzo sprytne. Brawo Italiani. Jak widać, miasteczko dość turystyczne. Są wszędzie stoiska z pamiątkami, z jakimiś produktami typowymi. I tak jak mówiłam, chociaż może nie mówiłam, jest bardzo dużo niebieskich elementów. Trochę jak w Grecji się wydaje. Pasquale, dici ciao ai Polacchi. Ciao Polacchi. O, finalmente con un po' di entusiasmo, Pasquale, grazie. Ti piacciono questi souvenir? Tantissimo. Sì. A to jest tutaj typowa pasta, orecchiette, orecchiette. A to jest taka typowa słona przekąska, tak jakby krakersy w takim kształcie. Nazywają się tarallini. Właśnie pochodzą z Apulii. Zatrzymaliśmy się na chwilę na aperitivo, zaraz wam pokażę, co będziemy jeść. Może będzie coś typowego tutaj, może na przykład trochę taralli albo coś. Tylko jest to mikrofon, da 20 euro, nie? Mówił mi właśnie, że wyglądam tak profesjonalnie z tym mikrofonem, a to mikrofon najtańszy, jaki był na Amazonie. A quindi uno che viene a Gargano va a vedere che cosa? Viene a vedere Monte, Peschici, Vieste, tutte le spiagge tipo Vignanotica, dove hanno girato anche Wonder Woman. Ah. Wonder Woman? Quello nuovo? Sì. Oh.
Poi tutte le spiagge sono belle, poi c'è la foresta Umbra, che è un... E la foresta Umbra, sì. Dice aperitivo. Che cos'è, hai detto? Lampascioni. Lampascioni, che cos'è? Lampascione. Che cosa? Una specie di ortaggio, no, di ortaggio, di... È un tubero, un tubero con una cipolla, dolce, sott'olio e aceto. Bellissimo, lo vediamo. Come si chiama di nuovo? Lampascioni. Lampascioni, non ho mai mangiato. Nigdy nie widziałam, ale reszta wiadomo. Salumi, formaggi i oczywiście chlebek z oliwą. Smacznego. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito. Buon appetito. Ciao. Come sta andando il lavoro? Ciao Matteo! Tutaj mamy pracownię typograficzną naszego kolegi Matteo Totaro, który właśnie stąd pochodzi i robi piękne rzeczy, plakaty, nawet książki wydaje na tym typografie. Chyba tak to się mówi, wydawać, robić na typografię. I są to piękne rzeczy i dzisiaj mają właśnie event, organizują i będzie bardzo wyjątkowy plakat na tym evencie, który na pewno kupimy. Senza mangiare i panzerotti però. Se vuoi intervistarmi, io sono disponibile. Intervistato, però lo faccio mentre sistemo. Cioè, ma così è meglio, così è meglio. Così è... Può anche dire qualche parolaccia? Certo. So che a te piace, certo. Ma io non le dico. Ah, non le dice le parolacce? Ok, Matteo è un professore, Matteo jest nauczycielem, nie może mówić brzydkich słów, także będzie na grzecznie intervista. No, non hai capito niente. Non ti sto insultando, Matteo. Tutto, hai detto, Matteo è un professore, quindi non dice le parolacce. In realtà io le parolacce non le dico non perché sono un professore, ma perché sono abbastanza inutili, secondo me. Dici, certo, perché? Certo, quando si stampa ti verrebbe proprio ogni tanto da bestemmiare, ma bisogna trattare. Perché? Perché? Dici un po' di questo lavoro che stai facendo. Allora, io adesso sto sistemando i margini tipografici. Vediamo, i margini tipografici, sì, facci. Sono in pratica dei quadrati rettangoli che servono a coprire gli spazi vuoti nella forma tipografica. Okay. Quando si compongono i caratteri, per chiudere il tutto, no, non devi bisogna, sì, bisogna utilizzare questi margini che poi vanno posti nella cosiddetta marginiere. Marginiere di cui io vado molto fiero perché è questo ordinatissima. È il tuo marginiere. Marginiera. La marginiera. Sai spiegarci perché Juno si chiama Juno? Perché Andrea non lo sapeva. Probabilmente viene da una divinità pagana, Pilunno, pare, però io non so. Pilunno. Sì, quindi oggi è un grande event. Beh, certo, sì. Vabbè, ci saremo. Per due motivi. Uno, sì? Perché insomma stiamo omaggiando il quartiere più importante di Monte Sant'Angelo. E il secondo motivo? Perché ci sono io. Zapraszamy wszystkich Polaków do Officina del Giorno Dopo by Matteo Totaro. Raczej nie znajdziecie, bo nie ma kartki na drzwiach. A nasz spersonalizowany plakat wygląda tak. Tutaj mamy stempel San Michele, czyli patrona Monte Sant'Angelo, bo tutaj patronem jest San Michele, czyli Archanioł Michał. Kwiatek i bączek z liną, coś takiego. Jej! Piękny wyszedł. Stanno bene i capelli? Bellissimi. Dai, vado. Vai. In che lingua? In italiano, è più sexy italiano. Ciao amici polacchi, questa è Monte Sant'Angelo, questa è la vita notturna di Monte Sant'Angelo. Tanta gente simpatica. Se volete conoscere ragazzi simpatici italiani, venite a Monte Sant'Angelo. Grazie. Il mio numero è 340-18-18-947. Grazie. Dzień dobry, witamy w niedzielę. Dzień dobry Pasquale. Ciao Pasquale. Ciao. Ciao. Zaczynamy ostatni dzień w Monte Sant'Angelo. Niestety już ostatni dzień, ale było super. Zjedliśmy nasze tradycyjne panzerotto i mamy piękną pamiątkę w postaci tego plakatu od Matteo Totaro. Tak? Z Officina del Giorno Dopo, jakby ktoś kiedyś chciał. Są na Etsy w ogóle. Można kupić te plakaty na Etsy. I ten akurat jest właśnie z tym sloganem Juno, tak? Czyli... akurat o Monte, o starej części Monte z białymi domkami tysiącletnimi. No i tak, za chwilę przyjdzie czas, po obiedzie przyjdzie czas wracać do Rzymu i od jutra, od poniedziałku zaczynamy pracę niestety. Ale no, będą wspaniałe wspomnienia.
i pamiątka. I oczywiście mamy fanty z Monte Sant'Angelo. Kupiliśmy kilka typowych produktów, zawsze coś przywozimy z powrotem do domu, jakby przywozimy jakieś właśnie jedzonko. Kupiliśmy kawałek pizzy, takiej, oni tutaj mają taką grubą pizzę, jak już mówiłam, typu focaccia z na przykład z pomidorkami albo z różnymi innymi dodatkami, ale no tego nie będę rozpakowywać, tak? No wiecie, jak wygląda pizza. Ale pokażę Wam na przykład tutaj typowe ciasteczka z Monte Sant'Angelo. O, tak wyglądają. I te typowe ciasteczka nazywają się mostaccioli. I to są takie czekoladowe, dość twarde i suche ciastka z kawałkami orzechów. No takie tutaj się je, słodycze, suche i twarde. Ale oprócz tego, bo te akurat nie są moje ulubione, znaczy dobre są, można na śniadanie zjeść, ale nie moje ulubione. Ale za to rzecz, którą uwielbiam, to są tak zwane taralli. Ogólnie w Apulii taka znana nazwa to są taralli. Tutaj na przykład mamy scaldatelli, tak? To jest jakby to samo, co taralli, tylko tutaj ma inną nazwę, prawda? I te na przykład są alla cipolla, czyli z cebulką, no czyli wiadomo, to na słono, nie na słodko. Przekąska, takie jakby powiedzieć, nie wiem, ciasteczka słone, krakersy, są przepyszne, ale bardzo tuczące. Mamy też dwa inne rodzaje, na przykład takie, scaldatelli ai cereali, czyli jakieś tam multi cereal, czyli wielozbożowe, tak, wielozbożowe, takie. I jeszcze jedne, semi olio extra vergine e semi di finocchio, czyli z oliwą, z oliwek oczywiście i semi di finocchio. Finocchio jest jakby taka przyprawa w fenku. I to są właśnie nasze zakupy, które zabierzemy do Rzymu i będziemy mieli przez następne, mam nadzieję, kilka miesięcy, o ile będę umiała się opanować. Poza tym, jeżeli chodzi o życie nocne w tych małych miasteczkach, to jest lepsze niż w jakiejś Warszawie, mam wrażenie. Szczególnie w tych miesiącach letnich, szczególnie w sierpniu. I po prostu robi się tak, że wychodzi się codziennie. Co wieczór ludzie wychodzą na ulicę i mają jakieś jeden, dwa bary, takie ogniska społeczne, w których wszyscy się zbierają i po prostu tam idą i tam stoją. I właśnie, stoją, bo zwykle nie ma już tam miejsc, żeby usiąść. Po prostu bierze się drinka z baru i potem się stoi. Godzinami. I im to nie przeszkadza. I oczywiście trzeba być w pewnym makijażu, pięknie umalowanym, w butach na obcasie. Tak tutaj się wychodzi na miasto. W małym miasteczku. Błochy. Mam wrażenie, że każde małe włoskie miasteczko ma taką jedną główną ulicę, dość prostą, którą po prostu wszyscy przechadzają się w te i we w te, z góry na dół, z góry na dół. Andrea powiedział mi, że tak spędził swoje dzieciństwo i swoje lata, że tak powiem, nastoletnie. Codziennie, codziennie. W zimę, w lato, w każdą porę roku. Wychodzili wieczorem ze swoimi kolegami i po prostu w górę, w dół godzinami. No i dlatego też wszyscy tutaj się znają w tych małych miasteczkach i każdy o sobie coś wie. Także bardzo to jest śmieszne i pokazuje naprawdę dobrze kulturę Włoch, szczególnie południowych Włoch. Jakby wszyscy żyją razem. Są takie społeczności, które się w sumie trzymają ze sobą. W każdym wieku ludzie wychodzą na ulicę, odstawiają się i wieczorem po prostu wychodzą porozmawiać z przyjaciółmi. Menu di oggi, pasta al forno. O, i polpety, ale oczywiście polpety nie są po amerykańsku z makaronem, są oddzielnie. No i to tyle, jeżeli chodzi o nasz ostatni wakacyjny weekend. Wracamy do Rzymu, czeka nas 5 godzina droga samochodem, ale to nic, jest piękna i panoramiczna. W każdym razie, dziękuję za oglądanie, jeżeli Wam się podobało, to proszę o subskrypcję, zostawianie komentarzy i do zobaczenia w następnym vlogu. Ciao!